minionym tygodniu odbyła się uroczysta inauguracja Pruszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pruszkowskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Przypominamy, że Pruszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku to wykłady o różnorodnej tematyce, wycieczki, spacery, koncerty i wspólne wyjścia. Od tego sezonu i tego semestru akademickiego uniwersytet zaprezentujemy w nowej odsłonie. Poza wykładami, które w tej formule były od początku, będziemy tutaj proponować naszym studentom warsztaty, będą wyjścia do teatrów, ponieważ nawiązaliśmy współpracę z teatrami warszawskimi. Także ciekawe spektakle, aktualne, bardzo atrakcyjne. Będą również wyjścia do muzeów. No i oczywiście wycieczki, które wszyscy nasi studenci bardzo lubią. Także wszystko to przed nami. Dzisiaj uroczyście. Dzisiaj będą oficjalni goście. Pan prezydent otworzy oficjalnie również rok akademicki. Koncert w ramach Pruszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otworzyły dwie artystki. Julita Kożuszek i Dorota Wasilewska, które zaprezentowały wyjątkowe interpretacje wierszy Wisławy Szymborskiej we wspaniałej muzycznej oprawie. Choćbyśmy uczniami byli najlepszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej siły. 7 października rozpoczynamy również uroczystą inauguracją ten nowy rok akademicki dla studentów dziecięcych i zaczniemy od inauguracyjnego wykładu. Będzie ciekawie, będzie może wybuchowo, ponieważ będziemy tutaj pokazywać naszym młodym studentom doświadczenia chemiczne. Pruszkowski Uniwersytet Dziecięcy to zajęcia dla dzieci, które chcą zdobyć wiedzę i nowe umiejętności w praktycznym działaniu. Program realizowany jest w formie warsztatów, dzięki czemu uczestnicy łączą wiedzę i praktyczne umiejętności. Spotkania są doskonałą okazją do stawiania pytań, wyciągania wniosków, poszukiwania rozwiązań i poszerzania horyzontów. W programie Pruszkowskiego Uniwersytetu Dziecięcego znalazły się m.in. doświadczenia i eksperymenty, projektowanie i drukowanie 3D oraz konstruowanie i architektura.